Ja jestem poetką i botaniczką. Moja książka jest o roślinach, o ich życiu i śmierci, o ich ciałach, o ich geometriach i o jedności jakby przestrzeni, którą dzielimy my, ludzie, zwierzęta, rośliny. No i też o języku ciała samych roślin, bo to są takie wyjątkowe organizmy świata, które wszystko to, co dzieje się wokół nich, blisko i bardzo daleko zapisują w swoim ciele. Tak jak tutaj widać w tych kawałkach drewna, jest historia tej istoty, drzewa, zapisana. Więc można to czytać. Więc ja próbuję to czytać, próbuję opowiadać, doświadczając jakichś niezwykłych wzruszeń, to jest raz, ale też bardzo porządnego myślenia o istocie świata, jakby i też o dramacie człowieka, że człowiek próbuje to pojąć, ale nigdy nie pojmie. Rośliny reagują podobnie jak zwierzęta, tylko można powiedzieć, są zanurzone w innym czasie, bo przecież drzewa rosnące gdzieś na granicy na przykład lasu albo na granicy morza albo właśnie rzeki i jakiegoś pola będą otwierały swoją koronę w kierunku światła albo będą chowały się przed wiatrem. Ich korony wyglądają wtedy jak żagle. To samo robi człowiek, tylko że robi to tak, w ułamku sekundy. Drzewom potrzeba kilkudziesięciu lat na tę reakcję. Więc ta wyjątkowość, która jest bardzo symboliczna według mnie roślin w porównaniu ze zwierzętami, nami, ludźmi, jest to, że one od początku życia do końca swojego życia żyją w jednym miejscu. Więc tę przestrzeń muszą mieć bardzo dobrze rozpoznaną i ją cały czas rozpoznają. Są bardzo wrażliwe, tylko że żyją tak jakby w innym czasie niż my i my tego nie zauważamy. Zachwycam się na bieżąco każdą z nich. Taką rośliną z pewnością, która mnie poruszyła bardzo i sprawiła, że wciąż nad nią dumam, jest skrzyp. To jest roślina, która ma ponad 400 milionów lat, przeżyła dinozaury, przeżyła wszystko i nas też przeżyje, a postawiła na prostotę życia. Pracując nad tą książką, pracowałam też cały czas z roślinami. Badałam ich anatomię, czyli ich wnętrza. Trzeba być bardzo delikatnym, bardzo ostrożnym, bo przecież mówię o tych istotach, które nie mają języka. Myśląc o roślinach, opisując je, bardzo łatwo wpaść na przykład w antropomorfizm przesadny. To były te takie moje ciągłe rozterki podczas pisania. Na ile mogę pisać po swojemu, na ile mogę eksperymentować językiem też. Książka zbudowana jest z całkowicie niezależnych rozdziałów i nie ma tam jakiejś chronologii. Łączy je miłość do tych roślin i nad nimi bardzo pierwotny zachwyt. Najważniejsza dla mnie jest moja wolność. Wolność w poezji jest dla mnie taką przestrzenią, której nie oddam za nic. I wolność w pisaniu w ogóle, wolność w myśleniu.